kosmos. Dobrowolność. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Domagamy się poszanowania podstawowych praw. Poszanowania praw pracowników szpitala, poszanowania praw pacjentów szpitala. Bo nie o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy my, pacjenci, my, płatnicy tego szpitala, jak i wielu innych, pozostali bez was, pozostali bez personelu medycznego i niemedycznego, bo kto nas będzie leczył? A nie przymus! Dobrowolność! A nie przymus! Dobrowolność! A nie przymus! Na wstępie dziękuję przede wszystkim państwu za to, że jesteście. Dziękuję paniom, które miały odwagę zgłosić tą interwencję do biura poselskiego Grzegorza Brauna, aby właśnie zawalczyć o swoje prawa. Witam świadomych pracowników medycznych. Cieszę się, że państwo nie daliście się zmamić tą ściemą, która płynie z telewizorni i z mediów. Cieszę się, że jesteście państwo świadomymi i mądrymi ludźmi. Te szczepionki, te preparaty medyczne to jest po prostu eksperyment na ludziach. One są niezatwierdzone. Najbliższy termin zatwierdzenia ich do użytku przez ludzi to jest 23 rok. Poza tym eksperyment medyczny jest zmuszanie do takiego eksperymentu jest niezgodne z konstytucją, a więc mamy tutaj łamanie konstytucji. Ta choroba, jedynie modna, nie jest wpisana w ustawie, na którą się wszyscy powołują, ustawie z 2008 roku dotyczącej chorób zakaźnych. Takiej choroby zakaźnej jak COVID-19 nie ma wpisanej w ustawie. W każdym szpitalu każdy pacjent, który ma mieć wykonany jakikolwiek zabieg, musi wyrazić na ten zabieg zgodę. Dlaczego personel pracujący w szpitalu jest przymuszany naciskami, które po prostu nie są dla każdego człowieka przyjemne, bo stawiani są pracownicy pod murem. Dochodzi do takich sytuacji, że osoby, które kończy się na przykład umowa o pracę, no nie będą mieli tej umowy przedłużonej, ponieważ pan dyrektor ma prawo do czegoś takiego. Natomiast... I wybrany byłem z listy PiS-u. Wierzyłem, że tak jak mówili przed wyborami, będą prawi i sprawiedliwi. Na czele tego naszego sejmiku jest tutaj mieszkaniec waszego miasta, Władysław Zenon, pożal się Boże, Ortyl. I proszę państwa, chciałem wam powiedzieć, że ten człowiek stoi na czele sejmiku, ale też na czele służby zdrowia, ponieważ on odpowiada za służbę zdrowia i za w ogóle cały system na Podkarpaciu. Ale jego rządy doprowadziły do ruiny, do upadku, do prywatyzacji powolnej służby zdrowia. Myślę, że oni chcą zrobić tak z rzeszowskimi tymi dwoma szpitalami, tak samo i z waszym szpitalem, żebyście byli sprywatyzowani. I tak jak to w hejmie lecz napisali, że my jesteśmy antyszczepionkowcami, no nie, nie jesteśmy, bo jesteśmy szczepione według kalendarza szczepień, a to szczepienie nie jest obowiązkowe i nie jest w kalendarzu szczepień. Wypełnia się ankietę, na końcu której jest napisane, że przyjmujemy tę szczepionkę czy preparat dobrowolnie. A w tej chwili mamy dobrowolny przymus.